Witajcie. Rodzina nam się powiększyła. Zgodnie z przewidywaniami, samica się okociła jakieś ponad tydzień temu. Tutaj mają towarzystwo, dużo starsi. Mamy 8 młodych, było 9. Jeden taki szary cały. O. Jeden czarny, o jaki tłuścioch śpisę tylko. Jedzą i śpią, jedzą i śpią. Na tym polega ich zajęcie całodniowe. O. A reszta taka kolorowa. Osiem sztuk powinno być. Nie bój się, nie bój się. Trzy, sześć i tam jest jeden, o, się zakopał. 8 jest. 8, było 9, ale jeden padł. To jest dosyć częste zjawisko, że jakieś młode w takiej początkowej fazie ginie po prostu. Czasem 2, czasem 3, a nawet i więcej. Wszystko zależy od pierwszych 3 posiłków. Dużo jest ogólnych takich warunków. Przetrwania młodych. Doświadczenie, że tak powiem, samicy. Ile ma sutków. Warunki, w jakich wychowuje młode i tak dalej, mnóstwo może być zależnych od tego, ile będzie młodych i ile przetrwa. Także 9 młodych było na drugi miot tej samicy, to jest dosyć przyzwoicie. Za pierwszym razem miała tylko 6. Tutaj są jej młode. 2 takie prawie czarne. Tamten jest czarny, taki praktycznie cały czarny. Ten jest troszeczkę taki z brązowym, ten jest taki grafitowy. Dosyć ładny jest. I tu jest pozostałe 3. Ogólne bardzo ładne młode z tej samicy. Także oby się darzyło. Te se tylko śpią. Śpią i cucają. Dojki. Dzięki. To tyle na dzisiaj. Do następnego. Hej.